hello! Czy wy już tam jesteście, kochani? Nie szalejcie tak, 500 osób prawie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Nie szalejcie tak, 500 osób prawie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dobrze, słychać, widać. Można wkraczać do akcji. Zmienić ustawienia mojego mikrofonu. Widać, słychać i czuć, jak to brzmi w pewnej piosence. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Hello, hello. Kochani, dzisiaj się spotykamy, żeby porozmawiać o najczęściej popełnianych przez Was błędach w sprawozdaniach. Tak, żeby jeszcze raz utrwalić, żeby jeszcze raz odpowiedzieć na te tysiące pytań do, żeby jeszcze raz przekonać Cię, że to, co robisz, robisz dobrze. Już Wam się pokazuję, tylko jeszcze odkręcę kabelki w moim telefonie, bo mi się tutaj wszystko pomieszało, pokręciło. O. Nie widać, ale słychać, to najważniejsze. Najważniejsze, że słychać. Hello, hello, jestem. Teraz już widać i słychać. I chciałoby się zaśpiewać i czuć, ale nie czuć. Chciałoby się zaśpiewać. Dzień doberek, dzień doberek. Dzień doberek, dzień doberek. Dzień doberek wszystkim. Dzień dobry, dzień dobry. Witam, witam. Dzień dobry, dzień dobry. Co się śmieją? No tak. Jak nie widać, jak widać. Nie widzicie mnie? No ja już siebie widzę. Widzicie mnie już? No dajcie znać, że już mnie widzicie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Widać, prawda? Widać, słychać, wszystko już jest ok. Ja też widzę Wasze komentarze, co prawda bardzo szybko mi uciekają. Niemniej jednak... Witam serdecznie. Dajcie znać, kto po raz pierwszy. Dajcie znać, kto trafił tutaj przez przypadek albo kogo zaciekawił post, który się pojawił. Przede wszystkim to bardzo, bardzo serdecznie, kochani, dziękuję za udostępnianie naszego postu w tak dużych ilościach. W dniu dzisiejszym po prostu pobiliście wszelkie rekordy udostępniania. Ponad 120 udostępnień naszej informacji o dzisiejszym spotkaniu. Bardzo, bardzo serdecznie za to dziękuję. Bardzo serdecznie Wam za to dziękuję, bo to pokazuje, że jesteśmy fajną społecznością i lubimy się dzielić tym, co dobre. Dziękuję, dziękuję. Kto po raz pierwszy? Piszcie, czy są osoby, które są tutaj po raz pierwszy, które trafiły właśnie przez przypadek albo gdzieś tam przeczytały na jakiejś grupie udostępniony właśnie post. Tak, widać i słychać, wiem. Wiem, że widać, wiem, że słychać. Już widać, już wiem, że widać, tak. Widać, tak. Wiem, że widać. Mhm. Gosia jest z nami po raz pierwszy.
Kamila pisze, że widać, tak, wiemy, że widać. Aneta jest z nami po raz pierwszy. Justyna pisze, że jest moc, oczywiście. Magdalena pisze, że jest po raz pierwszy. No to dobrze, dla tych wszystkich osób, które są z nami po raz pierwszy, to pozwólcie, że się przedstawię. Nazywam się Aneta Szostak-Sulewska i prowadzę co tydzień ogólnopolską telewizję dla nauczycieli w awansie Awans TV. I tutaj w ramach tych naszych spotkań rozkładamy na czynniki pierwsze wszystko to, co dotyczy awansu zawodowego. Przybliżamy sobie tematy zapisu aktów prawnych. Powodujemy, że ten awans nie jest taki straszny, jak go malują i że łatwiej jest Wam przejść przez te awansowe stawiane Wam poprzeczki, łatwiej jest Wam realizować pewne zadania, łatwiej jest Wam się z nich potem porozliczać, łatwiej napisać sprawozdanie. Podobno. Cieszę się bardzo, że jesteście po raz pierwszy. Myślę, że nie po raz ostatni, co mogą potwierdzić wszyscy ci, którzy są tu po raz drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, setny i w ogóle, w ogóle. Serdecznie dziękuję za kolejne polubienia. Mamy już grubo ponad 200 tysięcy polubień naszego fanpage'a. Wszystkie nowe osoby, jeśli chcecie, żebyśmy się Wam wyświetlali, żebyśmy się Wam przypominali. Na górze są takie kropeczki, takie tu są takie trzy kropeczki. Tam można kliknąć wyświetlaj jako pierwsze i wówczas informacje, które się tutaj pojawiają na naszym fanpage'u, będą się Wam wyświetlały jako pierwsze. Coś mi dzisiaj oczy swędzą. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli nas polubicie, to również to spowoduje, że będziemy się Wam troszeczkę częściej wyświetlać, będziemy się Wam troszeczkę częściej pojawiać. Jeśli będziecie komentować pod tym postem, pod transmisją, to też spowoduje, że szersza ilość nauczycieli to zobaczy. A jeśli jeszcze teraz w trakcie spotkania udostępnicie to spotkanie i wyślecie je w świat, na przykład do grup nauczycielskich, to wówczas też jeszcze inni na tym skorzystają. Ja będę bardzo wdzięczna, będzie mi bardzo miło. W miły i przyjemny sposób, jak zawsze. Tak, w bardzo miły i przyjemny sposób mówimy o tym wszystkim, co ważne w awansie zawodowym. Rozkładamy to na czynniki pierwsze, po to, żeby było Wam po prostu łatwiej i przyjemniej przejść przez to awansowe życie. Przypominam, że w dniu dzisiejszym pracujemy na OBS Studio. OBS Studio umożliwia przeniesienie Was do różnych miejsc w moim komputerze i cały czas też powtarzam, że jest to fantastyczne narzędzie, które można wykorzystać do pracy zdalnej. Także bardzo, bardzo serdecznie Was zachęcam do poznania tego narzędzia. Tym bardziej, że narzędzie jest zupełnie bezpłatne, a w internetach jest dużo tutoriali mówiących o tym, jak zainstalować, jak odpalić, jak nagrywać swoje filmy właśnie z wykorzystaniem OBS Studio. Witam wszystkich, witam 850 osób na pokładzie. Jest mi niezmiernie miło, że tak dużo osób przyszło, żeby posłuchać o tych błędach w sprawozdaniach. Na jakim etapie? Niczym rozgwieżdżone niebo, tak. Dzisiaj jest na bogato, dzisiaj jest tak srebrzyście. Może być rozgwieżdżone niebo. No i niech będzie, że rozgwieżdżone niebo. Jeszcze raz witam tych wszystkich, którzy są po raz pierwszy. Jeszcze raz witam tych wszystkich, którzy doszli do nas w trakcie. Jeszcze raz przypominam, że wszystkie nasze filmy, które tutaj powstały, macie tutaj w zakładce z boku, jeśli oglądasz z pozycji komputera, to szukasz tu z boku zakładki filmy i tam możesz sobie obejrzeć te nasze filmy, które do tej pory powstały. A ten odcinek jest bodajże 78. I na górze, jeśli oglądasz z pozycji swojego telefonu bądź tablet masz w dłoni, to na górze masz te zakładki i tam jest zakładka filmy i tam są wszystkie filmy, które popełniłam. Kochani, tam jest też ten film na tym dużym takim pomarańczowym kole z napisem uwaga. Tam jest film, w którym pokazuję, jak pobrać swoje sprawozdanie po liftingu dotyczącym edukacji zdalnej. Dla tych osób, które zakupiły, dla tych osób, które szukają tego odświeżonego sprawozdania. Nasze sprawozdania, jeśli je kupicie, to dostajecie je na zawsze, na wyłączność. Przychodzą one do Waszych domów mailem i możecie też je sobie pobrać z tego swojego pokoju, który macie na naszej stronie. I nasze sprawozdania zostały teraz zaktualizowane
o te wszystkie działania dotyczące edukacji zdalnej i możecie sobie to sprawozdanie odświeżone pobrać i wykorzystać, zapisać, posugerować się tym, co Wam tam zaproponowaliśmy, jeśli chodzi o edukację zdalną, tak? Także bardzo Was proszę, nie piszcie do nas, że nie potraficie znaleźć swojego sprawozdania, tylko wykorzystajcie ten film, który dla Was przygotowałam. Duże pomarańczowe koło i napis "Uwaga!" I ma to 17 czy 15 minut i pokazuje po kolei, jak pobrać sprawozdanie, jak wygenerować sobie certyfikat, jak wejść w zasoby swoich webinarów zakupionych, jak wejść w zasoby kursów i w ogóle to wszystko Wam przypiszę. Także bardzo proszę, obejrzyjcie to. Czy ja się nie za mocno drę? Czy nie jest za głośno? Polecam, bo warto. Ja już piszę, z pomocą pani Anety brak chaosu i spokój. Oj, o to chodzi. No dobra, to z informacji różnych to tyle. Napiszcie tylko, czy nie za głośno, tu się wydzieram do tego mikrofonu, żebyście mieli przyjemność słuchania. Jeśli nie za głośno, no to co? Sprawdzę tylko, jak nas widać na Facebookach. Ha, 900 osób, Matko Boska i Córko. Matko Boska i Córko, zemdleję, po prostu zemdleję. No dobra, no to co? Zabieram Was do przygotowanej przeze mnie prezentacji i króciusieńko opowiem na temat tych najczęściej popełnianych przez Was błędów. Z grubsza mam napisane. Vocal perfect. Z grubsza mam napisane, ktoś tam pisze. Weźcie sobie teraz do ręki jakiś długopis, zapiszcie sobie króciusieńko w punktach, żeby potem do tego, co już stworzyliście, jeszcze raz wrócić, jeszcze raz zerknąć, czy nie macie gdzieś tam popełnionych tych błędów, dobra? Tak, żebyśmy po prostu mieli pewność, że to, co robimy, robimy dobrze. No to co, to ja uciekam, znikam i damy radę, pewnie, że damy radę, no kto jak nie my. I już mówię o tych najczęściej popełnianych przez Was błędach. Ja oczywiście można by było tych błędów znaleźć jeszcze więcej, ale no wyszczegółowiłam te takie najbardziej istotne z mojego punktu widzenia, te, które widzimy teraz przy konsultacjach Waszych sprawozdań, te, które widzimy, że chcecie popełniać, czytając Wasze komentarze, Wasze wpisy w naszych grupach i nie tylko naszych. Także bardzo proszę, posłuchajcie, bardzo proszę, jeszcze raz sobie utrwalmy pewne rzeczy tak, żeby naprawdę było już Wam łatwiej i żebyście mieli pewność, że to, co robicie, robicie dobrze. No to ja znikam. Teraz już powinniście widzieć moją... Przepraszam, ale to mi się jakieś... O, teraz już się Wam powinna wyświetlać prezentacja. Prezentacja dotycząca błędów w sprawozdaniu. Oczywiście prezentację tą przygotowałam znowu z użyciem narzędzia, jakim jest Canva, tak? Pamiętajcie o tym, że w Canvie też możemy zrobić prezentację, też możemy przygotować taką prezentację i możemy ją potem wykorzystać. Możemy ją też przerzucić do PowerPointa, także bardzo fajne narzędzie ta Canva. Dobrze. Kochani, sprawozdanie. Sprawozdanie to nic innego jak przedstawienie przebiegu jakiejś działalności, szczegółowe zdanie sprawy z czegoś, z podejmowanych przeze mnie działań, tak? I teraz pierwszy, bardzo często popełniany przez Was błąd, to błąd pokazujący, iż jakby nie do końca rozumiemy, czym jest sprawozdanie. W bardzo dużej grupie sprawozdań można zauważyć bardzo szerokie, rozbudowane opisy, tak? I pamiętajcie, że nie stawiamy tutaj na ilość stron, tylko stawiamy na jakość, tak? A u Was bardzo często jest taka sytuacja troszeczkę odwrócona. Nie stawiam na jakość, tylko na ilość stron. Uważam, że czym więcej stron napiszę, tym po prostu lepiej zostanie to moje sprawozdanie ocenione. Pamiętajcie o jednej bardzo ważnej rzeczy. Wasze sprawozdania wędrują przed oblicze
O kurczę. Już widzę, już, kochani. Dobrze, dobrze. No dobra, no to będziemy lecieć w ten sposób po prostu. O. Dobra. 1100 osób, nie wytrzymam. Czy teraz jest lepiej? Jest to czytelne? Czekajcie, zerknę sobie sama. Czytelne. Dobra. No to zostajemy. Uciekło mi wszystko. Dobra, jest to czytelne, więc zostawiamy to tak, jak jest. Dobra? O, fajnie. O, i teraz myślę, że jest to dużo czytelniejsze i nic Wam tutaj nie odcina. Wszystko widać, prawda? Czyli jeszcze raz, częsty błąd, częsty Wasz błąd. Nie stawiam na jakość, tylko na ilość stron. I bardzo proszę, pamiętajcie, nie o ilość stron chodzi, tylko o jakość tego dokumentu, tak? Pamiętajcie, że ten dokument wędruje z Wami przed oblicze komisji. Ten dokument będzie z Wami na spotkaniu z komisją kwalifikacyjną czy z komisją egzaminacyjną, tak? Bo sprawozdania od zeszłego roku wędrują z Wami przed oblicze komisji. I teraz kolejna bardzo ważna rzecz to pytanie, czy mamy pisać sprawozdanie w wersji tabelarycznej czy w wersji opisowej. I znowu, wielokrotnie Wam powtarzałam, że to Ty decydujesz, gdyż nie ma tak naprawdę zapisu mówiącego, że ma być to tylko i wyłącznie tabela lub tylko i wyłącznie wersja opisowa, tak? To my decydujemy. Jeśli macie ustalone w placówce procedury, możecie wykorzystać to, co zawarte jest w procedurach i wykonać to po prostu albo w wersji tabelarycznej, bo tak macie przyjęte, albo w wersji opisowej, tak? Jeżeli macie problem z głosem, to odświeżcie sobie swoje, odświeżcie sobie bardzo proszę swoje przeglądarki, tak? Bo błąd bardzo często jest po stronie Waszych przeglądarek. Także bardzo proszę, odświeżcie sobie swoje przeglądarki. Bo ja tu już nic bardziej Wam nie poradzę. Wszystko u mnie jest ok, wszystko z głosem też jest ok. Także odświeżamy sobie przeglądarki. Czyli tak jak mówię, to Ty decydujesz, czy jest to wersja tabelaryczna, czy chcesz pisać w wersji opisowej. I znowu, jeżeli jesteś osobą, która lubi się rozpisywać, która właśnie ma problem z takim pisaniem konkretów, tak? To wykorzystaj w tym przypadku wersję tabelaryczną. Ona Ci pozwoli i będzie Ci troszeczkę łatwiej wówczas pracować, tak? Natomiast jeżeli nie masz z tym problemu, to możesz przejść do wersji opisowej, tak? I opisywać sobie krok po kroku te wszystkie działania. Kolejny błąd, jaki się pojawia, jaki się wdziera do Waszych sprawozdań, to data, z jaką chcecie to sprawozdanie napisać, tak? Pamiętajcie, że sprawozdanie składamy po zakończeniu stażu. W normalnym trybie Wasz staż trwa do końca maja, czyli nie możecie pisać sprawozdania z datą majową, tak? Na przykład 29 czy 8 maja, tak? Bo wówczas jeszcze trwa Wasz staż, czyli
Po zakończeniu stażu, czyli z ostatnim dniem maja kończy się Wasz staż, z pierwszym dniem czerwca możecie już składać sprawozdanie, tak? I mamy zapis w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu, tak? W tym rozporządzeniu z lipca 2018 roku, że nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające oczywiście efekty jego realizacji dla nauczyciela i dla szkoły w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu. Czyli sprawdzamy sobie te daty, tak? Sprawdzamy sobie daty i na pewno data, jaka będzie widniała na Waszym sprawozdaniu, nie może być datą majową. Data, jaka może się tam pojawić, to pierwszych 7 dni czerwca, bo Wasz termin biegnie przez te pierwszych 7 dni i w tym czasie składamy, tak, piszemy i składamy to sprawozdanie. Oczywiście możemy sprawozdanie pisać już teraz i bardzo duża grupa osób już to sobie powolutku robi. Natomiast data złożenia, data sporządzenia tego dokumentu nie może być wcześniejsza właśnie niż data zakończenia stażu. Ja piszę w tabeli, jest bardziej czytelne sprawozdanie. Justyna, jeśli tak postanowiłaś, jeśli tak zdecydowałaś, oczywiście masz do tego wszelkie prawo, możesz pisać sobie w tabeli i faktycznie jest to bardziej czytelne i nie pozwala na to lanie wody, tak? Nie pozwala na to lanie wody, czyli idę na ilość, nie na jakość, albo idę w rozbudowane opisy, tak? Bardzo często, jeśli chodzi o te rozbudowane opisy, pojawia się potem problem u nauczycieli dyplomowanych, u przyszłych dyplomowanych, ponieważ nauczyciel dyplomowany oprócz sprawozdania musi potem jeszcze przed obliczem komisji przedłożyć opisy i analizy dwóch wymagań, tak? I tam mamy opisy i analizy, natomiast w sprawozdaniu krótko i na temat. I tutaj bardzo często pojawia się właśnie ten problem u przyszłych dyplomowanych. No ale jak to opisy i analizy? To co, ja mam skopiować to, co napisałam w sprawozdaniu? No nie, masz oczywiście posiłkować się działaniami opisanymi w sprawozdaniu, natomiast w sprawozdaniu ma być krótko i na temat, a dopiero później przy tworzeniu tych opisów i analiz masz się tam szczegółowo rozpisać, tak? Więc tutaj bardzo często ten błąd pojawia się u przyszłych dyplomowanych, tak? Także pamiętajcie, Ty decydujesz, czy tabela, czy opisowo, i tak jak napisała tutaj jedna z Was, jak napisała Justyna, sprawozdanie w tabeli jest bardziej czytelne i nie pozwala na lanie wody. Natomiast opisowo też można krótko i na temat to rozpisać. Trzeba tylko po prostu sobie to utrwalić, że tak właśnie jest. Idziemy dalej. Bardzo często pytacie też, czy sprawozdanie pisze z 5 czy z 8 punktów. Macie na myśli oczywiście te nieszczęsne wymagania, tak? Więc też pamiętajcie, żeby używać odpowiedniego nazewnictwa, żeby już powolutku się do tego przygotowywać, tak? Że te punkty to nic innego jak wymagania. Każdy nauczyciel w trakcie trwania stażu, stażysta, kontraktowy czy mianowany, który chce być dyplomowanym, ma zapisane w rozporządzeniu swoje powinności i wymagania, tak? I te punkty, o których Wy mówicie, to są właśnie te wymagania. I teraz chciałabym, żebyście znowu zapamiętali, to kolejny raz już to powtarzam, ale być może jest to trudne, więc zapamiętajmy sobie, że sprawozdanie piszemy z działań podjętych w trakcie trwania stażu. Zostawcie w spokoju te punkty, czy 5, czy 8. Zerknijcie do swoich planów. Zerknijcie do swoich planów i rozliczcie się z tego, co w tych planach sobie zaplanowaliście, tak? Jeżeli masz plan, którego nie aneksowałaś, który sobie stworzyłaś w 2017 roku, kiedy rozpoczynałaś swój staż, bo teraz akurat bardzo duża grupa osób właśnie kończy te staże przejściowe, tak? I
Jeśli chcesz się z tego rozliczyć, to zerknij do swojego planu i z tego planu, z tych działań tam zaplanowanych się rozlicz. Jeżeli w trakcie trwania stażu zdecydowałaś się na naniesienie poprawek do swojego planu, no to otwórz teraz ten swój plan z tymi naniesionymi poprawkami, czyli z tych aneksowanych planów, jak często o tym mówicie, i znowu rozlicz się z realizacji tego, co tam sobie zaplanowałaś. Pamiętajcie, że zapisy karty nauczyciela, rozdział 3a, mówi bardzo szczegółowo o tym wszystkim, co dotyczy awansu zawodowego. Potem mamy rozporządzenie z lipca 2018, które jeszcze uszczegóławia te zapisy, tak? I w tym w artykule 9c możemy przeczytać i bardzo proszę, zapamiętajcie to sobie, żeby było Wam po prostu łatwiej to sprawozdanie pisać. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu. Zobaczcie, tu nie ma zapisu mówiącego, że nauczyciel z szkoły składa sprawozdanie z 5 punktów, czy z 8 punktów, czy ze starego rozporządzenia, czy z nowego rozporządzenia, tylko składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji tego planu. Więc ani nauczyciel nie powinien się tutaj jakoś zbytnio zastanawiać, co on ma tam zapisać, ani dyrektor nie może wymagać nagle, że chce sprawozdania z 8 wymagań albo że chce sprawozdania z 5 wymagań, bo tak naprawdę co sobie dyrektorze zatwierdziłeś, to teraz nauczyciel powinien ci to w sprawozdaniu rozpisać, tak? Żebyśmy po prostu jeszcze raz to sobie utrwalili. Po zakończeniu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu. Czyli na początku napisałam plan, to co mi dyrektor zatwierdził, to realizuję. Jeśli nie nanosiłam tam żadnych poprawek, jeśli nie nanosiłam tam żadnych zmian, to muszę się rozliczyć z tego, co sobie tam zaplanowałam. Jeżeli naniosłam poprawki, prowadziłam zmiany, no to znowu muszę się rozliczyć z tego, co sobie zaplanowałam, a potem zmodyfikowałam. Jeżeli od początku do końca napisałam zgodnie z nowym rozporządzeniem, bo są też takie osoby na tej sali, które w tym roku nie kończą, ale które na przykład muszą pisać sprawozdania cząstkowe, no to to, co sobie w tym planie zaplanowałaś, to, co w tym roku zrealizowałaś, to w tym swoim sprawozdaniu cząstkowym zapisz, tak? Jeżeli są osoby, które nie kończą, a przychodzą teraz, żeby już się dowiedzieć, jak pisać te sprawozdania cząstkowe. I teraz idziemy dalej. Zobaczcie, artykuł 9c z 5a mówi, że dyrektor szkoły ustala ocenę dorobku zawodowego, tak, za okres stażu i dyrektor ma kolejne 21 dni po waszych 7 i z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego. I znowu nikt tu nie mówi o 5 czy o 8 punktach, nikt tu nie mówi o starym czy o nowym rozporządzeniu. Tu znowu czytamy z realizacji planu rozwoju zawodowego. Czyli zobaczcie, dyrektor nie ocenia waszego stopnia realizacji wymagań, tylko stopień realizacji waszego planu. Więc na Boga proszę Was kolejny raz, zostawcie w świętym spokoju te punkty 5 czy 8. Zostawcie w świętym spokoju stare i nowe rozporządzenie. Rozliczcie się z tego, co macie w swoich planach. Rozliczcie się z tego, co zatwierdził Wasz dyrektor. Czy to jest jasne? Bo Jezu, ile tutaj komentarzy. Anka, jeśli masz źle napisany plan, masz i powinności, i wymagania, to pewnie teraz widzisz, że masz tam bałagan. Więc teraz już rozlicz się tylko z wymagań. Bo jeśli zaczniesz się rozliczać z powinności i z wymagań, to w pewnym momencie, Ania, napiszesz do mnie, kurna chata, pani Aneto, ja 2 razy piszę to samo. No bo od powinności idziemy do wymagań. Te powinności są tak ułożone, że jeśli rozpisaliście sobie swój plan podług powinności, no to to, co tam realizujecie,
jakby ma się przełożyć na to, że spełniacie wymagania, tak? Więc jeśli masz napisany plan i według powinności, i według wymagań, to teraz już rozlicz to wszystko tylko według wymagań. Kochani, my będziemy w międzyczasie odnosić się do Waszych komentarzy. Te komentarze tak szybko mi tutaj przebiegają, że ja po prostu nie jestem w stanie teraz na nie wszystkie odpowiedzieć, natomiast na pewno potem z Marylą będziemy jeszcze się do tych Waszych zapytań tam w komentarzach odnosić, tak? A jeśli staż rozpoczęłam 2017, a 2018 napisałam aneks według rozporządzenia z 2013, to czy nie popełniłam błędu? No jeszcze raz mówię, to co dyrektor zatwierdził, z tego się Kasia rozlicz. Jeśli dopisałaś sobie tylko działania do tamtego planu, no to z tego się trzeba teraz rozliczyć. Kocham panią. Dziewczynę, ja zdecydowanie wolę facetów, więc pamiętajcie o tym, że też odwzajemniam waszą miłość, ale z takim, wiecie, spokojem i dystansem, ok? Czy rozumiemy to? Realizacja planu. Ja już wam to zakreślam, podkreślam. Wielokrotnie o tym mówimy, wielokrotnie o tym piszemy i w naszych grupach. Zachęcam was do udziału. Wskakujcie do naszych grup. Też zaraz tutaj podlinkujemy wam nasze grupy. I po prostu pamiętajcie, realizacja planu. Tu nikt nie mówi o punktach. Idziemy dalej. Załączniki do sprawozdania. Bardzo często zadajecie też takie pytanie i chcielibyście do tych swoich sprawozdań tam jeszcze nawtykać różnych dziwnych rzeczy. Sprawozdanie, nie oddajemy tam jakichkolwiek, nie dodajemy jakichkolwiek załączników. Żadnych scenariuszy, żadnych zdjęć, żadnych zaświadczeń, żadnych szczegółowo rozpisanych innowacji, tak, czy programów. Tego nie dodajemy. My tylko piszemy w sprawozdaniu, że zrealizowaliśmy taki i taki program we współpracy z tym i z tymi osobami. Adresatem tego działania była taka i taka grupa odbiorców. Piszemy oczywiście o efektach i tu znowu kolejny błąd, który się pojawia. Efekty. Efekty, ach, efekty, tak sobie tutaj napisałam. Tak, w sprawozdaniu muszą być zawarte efekty. Efekty dla szkoły i dla nauczyciela, bo tak stanowi zapis rozporządzenia. Efekty przypisane do działania lub do grupy działań. I znowu, bardzo często piszecie, czy ja muszę pisać efekty do wszystkich działań, czy tylko zamykam te efekty na poziomie wymagań. Świetnie to ujęła ostatnio Maryla, która napisała pod jednym właśnie z takich pytań. Przepraszam, zobaczcie. Idąc do sklepu, teraz w czasie pandemii, kiedy sklepy otworzono, Maryla wyszła do sklepu i kupiła sobie krem i kupiła sobie kapcie. I teraz zobaczcie, działanie jest jedno, idę do sklepu na zakupy. Natomiast efekt końcowy tych zakupów będzie różny dla stóp, które dostaną te ciepłe nowe kapcie i inny dla twarzy, która dostanie ten nawilżający krem, tak? I pamiętajcie o tym, że czasami dwa szkolenia, w których uczestniczycie, przyniosą zupełnie różne efekty, bo jedno szkolenie, które zrealizujecie, będzie szkoleniem, którego się podjęliście pod potrzeby waszych uczniów, a drugie szkolenie, w którym uczestniczycie, będzie jakby wywołane potrzebami waszych rodziców, z którymi współpracujecie, tak? I zobaczcie, że tu będą zupełnie inne efekty. I teraz macie bardzo duży problem z tymi efektami. Dlatego proszę, zadaj sobie pytanie, w jakim celu ja podjęłam te działania? W jakim celu ja zorganizowałam ten wyjazd? Z jakim celu ja podpisałam, doprowadziłam do podpisania umowy o realizację praktyk, czy o realizację jakiegoś działania wspólnego z Domem Kultury. W jakim celu? Czego ja oczekiwałam po tym działaniu? I czy to działanie przyniosło oczekiwane efekty? Jeśli tak, no to te efekty po prostu wypisz. Jaki miał być efekt tych studiów podyplomowych dla mnie, jako nauczyciela, a jakie, co skorzysta na tym szkoła, że ja podniosłam kwalifikacje?
Co skorzysta na tym dziecko, jeśli ja odczytam jego potrzeby i wyjadę z nim na jakieś praktyki, czy na jakieś, czy na jakiś, jakąś umowę międzynarodową, tak, w ramach jakiejś umowy międzynarodowej wyjadę do szkoły za granicą. Co to dziecko uzyskało w związku z tym? Co, w jaki sposób tutaj skorzystała szkoła, tak? I to są te efekty. Jeśli przeczytasz książkę, która będzie mówiła o diagnozowaniu ucznia o specjalnych potrzebach, no to jaki efekt końcowy będą miały Twoje działania, których Ty się podejmiesz w oparciu o wiedzę, jaką uzyskałaś z tej książki? A jaki efekt będzie, jeśli przeczytasz książkę dotyczącą pracy z węższą grupą, na przykład z grupą dzieci szczególnie uzdolnionych, których się bardzo boicie, tak? Jaki efekt przyniesie przeczytana przez Ciebie książka i wdrożone do pracy działania, których tam się w związku z tą literaturą nabyłaś, tak? Nauczyłaś. Czyli w taki sposób patrzcie na efekty. I pamiętajcie, że efekty muszą być dla szkoły, dla przedszkola. Było takie pytanie, pracuję w zespole szkolno-przedszkolnym, pracuję w przedszkolu, to piszę, to dla kogo piszę efekty? No dla przedszkola, najnormalniej w świecie dla przedszkola. Jeśli pracujesz w placówce, no to zamiast szkoły napisz placówka. Jeśli pracujesz w przedszkolu, no to zamiast szkoły napisz przedszkole. Jeśli pracujesz w szkole, no to po prostu napisz, że dla szkoły, tak? No właśnie, Katarzyna, jeśli masz ogólnie dla wszystkich szkoleń, no to się zastanów, czy przypadkiem tego nie zmienić, tak? Po prostu zastanówcie, jeśli macie tysiące szkoleń, jeśli macie tysiące webinarów, jeśli macie tysiące udziałów w różnych spotkaniach, no to sobie pogrupujcie, tak? Na przykład ta grupa szkoleń dotyczyła poszerzania mojego zakresu wiedzy jako nauczyciela konkretnego przedmiotu, tak? I wtedy efekty. Ta grupa szkoleń dotyczyła mojej współpracy z rodzicami i była taką odpowiedzią na potrzeby rodziców, tak? No i znowu efekty, tak? Więc spróbujcie sobie pogrupować te szkolenia, jeśli macie ich tysiące, tak? Natomiast pamiętajcie o tym, że nie zawsze jest tak, że udział w tych szkoleniach, bo już przyczepiliśmy się tych szkoleń, tak? Że udział w tych szkoleniach jakby przynosi akurat takie same efekty, tak? Dla wszystkich działań. Także poprzyglądajcie się temu i pamiętajcie, co świadczy o tym, że ten cel został osiągnięty? W jakim celu ja podejmowałam te działania? Co ja chciałam osiągnąć? I czy ja osiągnęłam ten swój założony cel? Kolejna sprawa to pytania dotyczące rozporządzeń. Akty prawne, czyli to jest ten największa Wasza bolączka. Czy w sprawozdaniu muszę się... jakie rozporządzenia mają być w sprawozdaniu? Bardzo często pytacie. I teraz zapamiętajcie znowu jedną bardzo ważną rzecz. W sprawozdaniu i jakby w trakcie w ogóle tego całego Twojego awansu, Ty nie masz się nauczyć rozporządzeń z imienia, z nazwiska i z dziennika ustaw. Ty masz nabyć umiejętności wykorzystywania, posługiwania się tymi przepisami, które tam są zawarte, tak? Czyli nie chodzi o to, żeby w sprawozdaniu przepisać jak najwięcej rozporządzeń i jak najwięcej ustaw, tylko żeby wykazać się umiejętnością. I teraz zobaczcie, stażysta ma doskonalić, nabyć umiejętność czy znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji i funkcjonowania szkoły, w której pracuje, natomiast pozostali mają doskonalić swoje kompetencje, między innymi właśnie poprzez nabycie umiejętności posługiwania się przepisami. I nie chodzi o przepisanie, tylko chodzi o posługiwanie się, tak? Czyli kiedy ja się w umiejętny sposób posługuję tymi przepisami prawa, kiedy opracowuję dokumentację szkolną, kiedy uczestniczę w
w zespole do spraw aktualizacji waszych wewnątrzszkolnych aktów prawnych. Kiedy wypełniam dokumentację szkolną zgodnie z przepisami prawa, kiedy opracowuję wewnątrzszkolne dokumenty, kiedy mam dziecko o specjalnych potrzebach w swoim zespole klasowym, no to muszę się wykazać umiejętnością posługiwania się odpowiednimi przepisami, które mówią, jak stworzyć IPED, w jaki sposób dokonać wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania. Kiedy udzielam pomocy psychologiczno-pedagogicznej, no to znowu muszę to oprzeć o przepisy prawa, o znajomość tych przepisów i umiejętność posługiwania się, tak? Bo muszę wiedzieć, że jak udzielam pomocy, to muszę potem dokonać efektywności, ocenić efektywność udzielonej pomocy, bo muszę wypełnić odpowiednie dokumenty, które składam do dyrektora, bo muszę otrzymać od dyrektora informację zwrotną, bo najprawdopodobniej mam w szkole procedurę, która tak, a nie inaczej stanowi, tak? Czyli tu nie chodzi o to, żebyście przepisali znowu dwie strony rozporządzeń, tylko żebyście wykazali się, że w trakcie tego stażu wy nabyliście tej umiejętności poprzez właśnie wypełnianie dokumentacji, poprzez tworzenie różnych dokumentów, poprzez opracowywanie różnych regulaminów, procedur, poprzez właśnie na przykład odpowiednie odczytanie i zastosowanie przepisów tych jednorazowych, które pojawiły się na przykład teraz przy wprowadzeniu stanu epidemii, tak, i zawieszenia zajęć w szkole, tak? Jakby tu wszędzie muszę wykazać, że umiem się posługiwać. Czyli nie przepisuję rozporządzeń, tylko w sprawozdaniu wykazuję tą umiejętność. Dalej, czy w sprawozdaniu odświeżyć Facebooki, tak, odświeżyć obraz, odświeżyć sobie przeglądarkę i wrócić. Pamiętajcie też, ja Was bardzo o to proszę, jak korzystacie z różnego rodzaju miejsc, to pamiętajcie też o tym, żeby usuwać potem historię przeglądania. Jeśli macie w domu router, to raz na jakiś czas go zresetujcie, wyłączcie, włączcie. Jeśli wchodzicie w różne miejsca, to raz na jakiś czas odświeżcie też sobie historię przeglądania. Jeśli na danej przeglądarce Wam coś tam nie działa, to zmieńcie przeglądarkę. Albo odświeżcie to, co oglądacie, tym takim kółeczkiem na górze. Dyplomowany, gdzie ma spisać sprawy wychowawcze. Zaraz do tego przejdziemy. Dalej, daty. I teraz widzicie, dyplomowany, gdzie ma wpisać sprawy wychowawcze. Kochani, tego się nie da tak jednoznacznie powiedzieć, gdzie dyplomowany ma wpisać sprawy wychowawcze, bo w ramach tych spraw wychowawczych, w ramach tej działalności wychowawczej, znowu realizujecie kupę działań, bo jako wychowawca organizujesz wycieczkę. Hej! Jako wychowawca organizujesz różne działania, tak? W swojej grupie, w swoim zespole klasowym. Hej, bo jako wychowawca korzystasz z różnych metod aktywizujących Twoich uczniów, czy to w ramach godzin wychowawczych, czy w ramach innych zajęć. Hej, jako wychowawca spotykasz się z rodzicami, tak? I też w ramach swojej pracy wychowawczej podejmujesz szereg działań wychowawczych, ale dotyczących pracy z rodzicami. Tu nie da się jednoznacznie powiedzieć, moje działania jako wychowawca wpiszę tu i tu, bo znowu mamy całą grupę różnych działań, których się podejmujemy jako wychowawca. Bo jako wychowawca na przykład realizowałaś jakiś projekt, tak? I do tego był włączony Twój zespół klasowy. Jako wychowawca, jako nauczyciel matematyki realizowałaś różne działania, które dotyczyły różnych grup uczniów, ale jako wychowawca z tą swoją klasą dodatkowo jeszcze realizowałaś szereg działań wychowawczych. I tego nie da się ująć w jednym zdaniu, czy ująć w jednym działaniu, bo jako wychowawcy podejmujecie się licznych działań, nie jednego. Wracamy do dat. Czy w sprawozdaniu zapisuję daty? Kochani, w swoich planach rozwoju
planowaliście realizację, zapisując albo bardzo szczegółowo jakieś daty, jeśli dało się. Jeśli na przykład co roku w maju obchodzicie jakieś, nie wiem, święto szkoły, no to wiadomo, że wtedy przy tym działaniu wpiszemy sobie konkretną datę. Bardzo często posługujecie się też takimi sformułowaniami jak w czasie trwania stażu, w pierwszym semestrze, w danych miesiącach, więc w sprawozdaniu też trzeba to w taki sposób zastosować, tak? Jeżeli na przykład nie pamiętacie dat pewnych webinarów, nie pamiętacie dat pewnych szkoleń, przecież nie będziecie teraz na przykład, zobaczcie, na podstawie Avans TV, uczestniczycie w doskonaleniu, w poszerzaniu swojej wiedzy i co tydzień przychodzicie na Avans TV, no to znowu nie będziecie pisać, że w kolejnych poniedziałkach co tydzień uczestniczyłam i wypisywać szczegółowo dat. Wystarczy, że napiszecie, że gdzieś tam na poziomie drugiego roku trwania stażu odkryliście taką właśnie stronę na Facebooku i co tydzień uczestniczyliście w tych spotkaniach, tak? Albo od drugiego roku trwania waszego stażu uczestniczyliście i poszerzaliście w ten sposób zakres wiedzy, bo te spotkania też możecie wpisać w swoje sprawozdania, jak najbardziej, jako poszerzenie swojej wiedzy, tak? Czy jako dzielenie się też z innymi, bo jesteście w grupach i w tych grupach też się dzielicie swoją wiedzą z innymi nauczycielami. Pisząc pewne posty, komentując różne posty, tak? To jest dzielenie się wiedzą z innymi, nauczycielami oczywiście. Więc tutaj też pamiętajcie, że nie musi być tak, że wszystko bardzo, bardzo szczegółowo. Możemy tutaj korzystać z tych różnych sformułowań. Działania w sprawozdaniu. No i teraz pamiętajcie też o tym, że konkretne działanie mogę wykorzystać w sprawozdaniu tylko raz, tak? I też, żeby nie było też tak, że zrobię jedno działanie, na przykład zorganizuję wycieczkę i w tej wycieczce to chciałabym jeszcze zajęcia otwarte, no bo przecież inni nauczyciele też uczestniczyli i oglądali tą moją wycieczkę. I chciałabym być i koordynatorem tej wycieczki, i chciałabym być uczestnikiem, i jeszcze w ramach tej jednej wycieczki to jeszcze by się udało tam jakieś działania z rodzicami, bo 5 rodziców też przecież było i uczestniczyło w tej wycieczce, to może jeszcze jakieś działania z rodzicami tu mi się uda przemycić, tak? O tym pamiętajcie. Zajęcia otwarte, temat rzeka. Wielokrotnie pytacie o zajęcia otwarte. Zajęcia otwarte dla nauczycieli szkoły. Dla nauczycieli szkoły, placówki, przedszkola w obecności w miarę możliwości doradcy metodycznego. Te zajęcia otwarte jako dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami, tak? Przeprowadzić zajęcia otwarte. Więc znowu, jeśli nie aneksowałaś swojego planu, to w oparciu o artykuł 125 ustawy o finansowaniu zadań oświaty możesz tych zajęć otwartych nie przeprowadzać, tak? Bo tam wtedy, w tamtym planie, kiedy tworzyliśmy tamte plany, tam tych zajęć otwartych nie było. Te zajęcia otwarte pojawiły się z dniem 1 września 2018, kiedy weszło w życie nowe rozporządzenie. I teraz, jeśli prowadziłaś jakieś zajęcia otwarte, to oczywiście warto o tym napisać w sprawozdaniu, tak? Nie aneksowałam swojego planu, niemniej jednak przeprowadziłam zajęcia otwarte dla nauczycieli. Dzieliłam się swoją wiedzą z innymi nauczycielami, tak? Przepraszam, i pamiętajcie właśnie, że chodzi tutaj o to dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami. Ale znowu, zobaczcie, jeżeli przeprowadziłaś zajęcia otwarte dla nauczycieli i pokazywałaś tam, jak korzystać z narzędzi, przepraszam, jak korzystać z metod aktywizujących, tak? Chciałaś stażystom pokazać, jak się korzysta z tych metod aktywizujących, albo w jaki sposób w trakcie zajęć stosujesz indywidualizację, tak? No to te zajęcia otwarte możesz na przykład wtedy nie wpisywać w dzielenie się wiedzą, ale możesz je wpisać wówczas właśnie w wykorzystanie tych metod aktywizujących ucznia, tak? Czyli jedne zajęcia otwarte przeprowadziłam po to, żeby
podzielić się jakąś wiedzą, jakimś swoim doświadczeniem. I na przykład chciałam pokazać stażystom, jak poprawnie powinien wyglądać przebieg lekcji, ten tok lekcji i te poszczególne ogniwa. Drugie zajęcia, i wtedy te wpiszesz jako dzielenie się wiedzą, tak? A drugie zajęcia przeprowadziłam dla szerszej grupy i pokazałam, w jaki sposób ja korzystam z tablicy interaktywnej na moich zajęciach. I wtedy te zajęcia otwarte mogę wprowadzić do tej półki, gdzie mówi się o multimediach, tak? Albo przeprowadziłam zajęcia otwarte, gdzie pokazałam te, kto korzystanie, to umiejętne wykorzystywanie metod aktywizujących, i wtedy te kolejne zajęcia włożę do metod aktywizujących, tak? Czyli w zależności od tego znowu, jaki był cel tych zajęć otwartych. Zajęcia otwarte, kochani, muszą mieć pewną strukturę, czyli po pierwsze są one zapisane w nadzorze dyrektorskim, tak? Są wcześniej zgłoszone, są zapisane, uwzględnione w nadzorze dyrektorskim. Do tego powinno być, do tego powinien być protokół z takich zajęć, bo my w ramach tych zajęć musimy też dokonać ich ewaluacji. I tutaj też, jak, tak jak już wielokrotnie mówiłam, w miarę możliwości, w obecności, z obecnością tego doradcy metodycznego, tak? Czyli tam musi być dyrektor, tam musi być ten doradca metodyczny, jeżeli został zaproszony i może przyjechać, w miarę możliwości, tak? Natomiast jakby struktura tego jest taka, jak przy zajęciach, które prowadzicie w ramach WDN-u, tak? Czyli na pewno musi być protokół, na pewno musi być lista uczestników, na pewno musi być omówienie tych zajęć, na pewno musi być jakiś cel główny. Oprócz tego celu lekcji, który realizujemy, musi być jeszcze ten cel główny, dla którego ja tych nauczycieli zaprosiłam, tak? Czyli przy okazji realizacji konkretnego tematu z matematyki pokazuje, w jaki sposób wykorzystuje tablicę multimedialną. Przy okazji realizacji jakiegoś konkretnego tematu z geografii pokazuje, w jaki sposób wykorzystuje metody aktywizujące uczniów, tak? Przy okazji realizacji jakiegoś tematu z języka polskiego pokazuje nauczycielom, w jaki sposób indywidualizuje proces edukacyjny, tak? Czyli w jaki sposób pracuje z tym zespołem, jak przygotowuje treści, w jaki sposób tworzę karty pracy i czy uwzględniam te potrzeby indywidualne, potrzeby rozwojowe moich uczniów. Nie, nie może szkolenie rady pedagogicznej, to jest szkolenie rady pedagogicznej. Zajęcia otwarte to są zajęcia na sali lekcji. Już widzicie, kombinujecie. Już, Kaśka, kombinujesz. Zajęcia otwarte, nauczyciel, uczniowie i obserwatorzy. To nie jest rada pedagogiczna. Rada szkoleniowa pedagogiczna to jest rada szkoleniowa pedagogiczna i tam się dzielisz wiedzą, swoją wiedzą w ramach szkolenia rady pedagogicznej. Bo pojechałaś na świetne szkolenie i macie na przykład u Was w Waszej placówce taki zwyczaj, że jak ktoś wraca ze szkolenia, to tego, czego się nauczył, to przekazuje innym nauczycielom w ramach rad szkoleniowych. Nie kombinujemy. Jeśli przeprowadziłam warsztaty dla nauczycieli z kodowania, no to są to warsztaty, gdzie dzielę się wiedzą z nauczycielami. Jeśli jesteście w okresie przejściowym i nie aneksowaliście swoich planów, AGA, to możecie skorzystać z artykułu 125 ustawy o finansowaniu zadań oświaty, które mówi, że nie musicie mieć zajęć otwartych, czyli realizujecie ten plan, który gdzieś tam na początku sobie zatwierdziliście, tak? Znaczy dyrektor Wam zatwierdził. Natomiast jeśli aneksowaliście swój plan zgodnie z rozporządzeniem z 2018 roku, no to tam już są zajęcia otwarte i one powinny się pojawić. Jeśli nie macie aneksu, macie swój plan opracowany na podstawie rozporządzenia z 2013 roku, a przeprowadziliście takie zajęcia otwarte, no to to działa tylko na plus dla Was, tak? No i dochodzimy do tego dzielenia się wiedzą. Jak to ująć w sprawozdaniu? Czyli zobaczcie, dzielenie się z wiedzą to jest na przykład pełnienie funkcji opiekuna dla stażystów, tak? Bo się dzielę wiedzą z nauczycielami.
dzielę się z innymi nauczycielami, tak? Jako nauczyciel na przykład wspomagający i jestem specjalistą i w ramach pracy zespołów dzielę się wiedzą, tak? Dzielę się z innymi wiedzą. Jestem wychowawcą i znowu dzielę się wiedzą z innymi nauczycielami, organizując różne spotkania czy różne rady szkoleniowe, tak? Z nauczycielami. Szkolenie w ramach prac waszych zespołów przedmiotowych, bo przecież macie różne zespoły przedmiotowe, to też jest dzielenie się wiedzą. W czasie zajęć otwartych, tych dla nauczycieli, dzielę się wiedzą z nimi, bo pokazuję im, jak pracować, tak? Jeśli na stronie internetowej macie taki zwyczaj, że umieszczacie różne artykuły, czy umieszczacie, podlinkowujecie nam na przykład swoje konspekty, czy swoje przygotowane pomoce dydaktyczne, tak? No to znowu dzielicie się tam wiedzą, tak? Jeśli jesteście na grupach nauczycielskich facebookowych i tam udostępniacie swoje materiały, no to też się dzielicie tą wiedzą, tak? Też się wtedy dzielicie wiedzą. Jeżeli gdzieś na zewnątrz coś opublikowałaś, jeśli byłaś na jakiejś konferencji, wygłosiłaś tam jakiś wykład, miałaś wystąpienie do nauczycieli innych, no to też dzielisz się wiedzą. Jeśli zostałaś zaproszona na przykład teraz na jakąś konferencję online i miałaś swoje wystąpienie w ramach takiej konferencji, jeśli na przykład znasz jakieś narzędzie do pracy zdalnej i zostałaś zaproszona przez kogoś i w ramach tego zaproszenia w jakiejś grupie nauczycielskiej dzieliłaś się wiedzą, no to to też jest właśnie dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami, tak? Czyli pamiętajcie o tym. Ja też się z wami dzielę swoją wiedzą i na przykład przygotowałam dla was taki challenge, takie wyzwanie, które rusza 13 maja, stawiamy na rozwój i tam już nie ma 180 miejsc, już jest zdecydowanie mniej i tam będę się dzielić swoją wiedzą z nauczycielami, jak się przygotować do spotkania z komisją, jak się pozbyć tremy, jak się dobrze przygotować do wystąpienia publicznego, tego przed komisją, tak? Ja też się dzielę wiedzą i gdybym na przykład, co jeszcze, no zorganizowałam dla was wyzwanie z Canvy, tak? To było moje dzielenie się z wami swoją wiedzą, tak? Macie pytania do tego? Jezu, ile tu komentarzy. Nie, obsługa e-dziennika to nie jest dzielenie. Aha, jeśli szkoliłaś innych nauczycieli z e-dziennika, tak, to jest dzielenie się wiedzą, tak. To jest twoje dzielenie się z wiedzą, bo ty potrafisz robić to dobrze i zorganizowałaś takie szkolenie dla innych nauczycieli. Ty bardzo dobrze umiesz i posługujesz się Zoomem, tak? I zorganizowałaś dla nauczycieli właśnie takie szkolenie z Zoom, tak? Albo przygotowałaś poradnik, jak obsługiwać to narzędzie. Albo potrafisz obsługiwać OBS Studio i przygotowałaś takie krótkie szkolenie dla innych nauczycieli, pokazałaś, tak? Będzie zapisany. 13 maja i słuchajcie, wszyscy, którzy zapisali się na to wyzwanie, ja was bardzo proszę, bo jest jeszcze bardzo dużo osób, które nie dołączyły do naszej grupy. Twoje zamówienie zostało zrealizowane, tak? I powinniście otrzymać komunikat z naszej strony. Poszukajcie sobie tego w spamie i tam jest link do grupy i tam jest hasło. Jeśli nie potraficie tego odnaleźć, to szukacie grupy Stawiam na Rozwój i tam piszecie swoje imię i nazwisko w zgłoszeniu i podajecie numer zamówienia. I błagam was, naprawdę błagam was. Jeśli na Facebooku macie jakiś dziwny link, to znaczy wasz Facebook zamiast waszego imienia i nazwiska jest Ania, Asia, Basia, Basia, albo Basia, Ania, albo Ania, Mania, albo jeszcze inną dziwną nazwę nosi wasz profil, to bardzo proszę przy dołączeniu do tej naszej grupy Stawiam na Rozwój, wpisujcie swoje imię i nazwisko, bo ja naprawdę nie jestem wróżką, a osób zapisanych jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i my codziennie wpuszczamy kolejną grupę osób i bardzo dużo czasu marnujemy właśnie na dojście do tego, że Basia, Basia to jest Basia Icińska, tak? Albo że Ania, Ania to jest Ania Y-kowa, tak?
Więc bardzo proszę, szanujmy nasz wspólny czas. I wskakujcie do wyzwania. Zajęcia otwarte dla innych grup dzieci z nauczycielami. Zajęcia otwarte dla innych grup dzieci, nie rozumiem. Zajęcia otwarte to są takie zajęcia, gdzie ty pracujesz z dziećmi, a nauczyciele obserwują. Wy bardzo często też mylicie te zajęcia otwarte z tymi zajęciami, które organizujecie dla rodziców, bo robicie różnego rodzaju dzień matki, dzień babci, dzień dziadka, jakieś tam dni otwarte, szkoły, przedszkola, żeby promować, żeby zdobywać nowych klientów. To jest inna forma zajęć, tak? I to będziemy zupełnie gdzie indziej wpisywać, na przykład w poszerzenie zakresu szkoły, tak? Albo w doskonalenie swojego warsztatu pracy poprzez organizację właśnie takiego dnia matki, tak? Gdzie po pierwsze organizuję taki dzień dla matek, tak? Ale doskonale swój warsztat pracy. Albo poszerzam zakres działalności szkoły poprzez organizację takich działań. Także nie mylimy. Te otwarte, te takie typowo otwarte, to muszą być dla nauczycieli, dla studentów. Jeśli studenci są nauczycielami i zdobywają kolejne jakieś kwalifikacje, tak? Czyli prowadzę zajęcia dla studentów, ale wiem, że to są nauczyciele, to wtedy tak, wtedy też mogę wpisać sobie to jako zajęcia otwarte, tak? Jeżeli mam praktykantów i prowadzę zajęcia otwarte, no to tu już się nie dzielę wiedzą, bo to jeszcze nie są nauczyciele, tak? To znaczy dzielę się wiedzą i doświadczeniem, ale to nie będą zajęcia otwarte dla nauczycieli, tak? Tylko inny rodzaj dzielenia się wiedzą. Także pamiętajcie o tym, z kim się tą wiedzą dzielicie. No i żeby teraz podsumować. Myślę, że po tym naszym spotkaniu pojawią się pewne przemyślenia. Czyli tak, zbieramy teraz wszystkie notatki, zaglądamy do naszego planu, zapisujemy sobie wszystko to, co się pojawiło nawet teraz. Potem przy tym planie wydrukujcie sobie taki plan na brudno i przy tych działaniach spróbujcie wpisać te efekty, tak? Efekty dla ciebie, efekty dla szkoły, tak? Poproście swojego opiekuna, jeśli macie takowego, żeby też sprawdził to, co napisaliście. Dajcie mu do wglądu, zanim oddamy to do dyrektora, tak? Pamiętajcie o tym, że czas biegnie, zegar tyka, tak? Robi te tik-tak, tik-tak. Pamiętajcie o tym, że wasi dyrektorzy troszkę wcześniej nieraz chcą sobie to przejrzeć, zanim jeszcze już oficjalnie to oddacie. Też macie takie różne no, zabrakło mi słowa. Czasami tak u was bywa, tak? Takie macie procedury, czy takie macie jakieś tam przyjęte zasady. O, właśnie, przyjęte zasady. I pamiętajcie też o tym, że przed komisją musicie już udowodnić spełnienie wymagań, ale tych nowych, tak? Czyli na poziomie sprawozdania rozliczam się z tych moich działań. Jeśli w planie zrobiłam sobie z szufladki z wymagań, no to rozliczam się z wymagań. Jeśli w planie zrobiłam powinności i wymagania, no to wtedy rozliczam się już tylko z wymagań. Jeśli w planie wpisałam sobie powinności, to w sprawozdaniu też mogę rozliczyć się z powinności, tak? To nie jest tak, że ja muszę te szufladki tylko i wyłącznie tworzyć z wymagań. Jeśli na przykład realizowaliście swój staż w trzech placówkach, to wcale nie musicie się rozliczać ani z powinności, ani z wymagań, bo możecie swoje sprawozdanie napisać w rozbiciu na poszczególne lata szkolne, bo tak też można. Tak jak mówię, nigdzie nie ma wzoru tego sprawozdania, nigdzie nie ma zapisu mówiącego o tym, jak ono ma wyglądać, tak? Wiemy tylko to, co sobie przeczytaliśmy tutaj na początku, co wynika z zapisów prawa oświatowego, tak? Że mamy 7 dni, że mamy się rozliczyć z realizacji planu rozwoju zawodowego, że mamy rozliczyć realizację planu, że dyrektor też uwzględnia stopień realizacji rozwoju planu zawodowego, tak? Dyrektor tak naprawdę, dokonując tą ocenę dorobku zawodowego, sięga do swojego nadzoru i sprawdza, co on tam w nadzorze zaobserwował, tak? W trakcie spełnienia nadzoru, ale generalnie pamiętajmy o tym, że dyrektor rozlicza stopień realizacji twojego planu, tak? Nie powinności, nie wymagania, nie 8 czy 5 punktów, nie rozporządzenia, nie z rozporządzeń cię rozlicza, tylko ze stopnia realizacji twojego planu. I o tym też pamiętajcie.
No i tak jak mówię, zbierz sobie, jeśli jeszcze nie zaczęłaś, jeśli masz tą trudność, zbierz to sobie w jednym miejscu, zrób sobie jakieś notatki, przejrzyj sobie te swoje cząstkowe sprawozdania, bo może pisałaś, tak? Jeszcze raz wróć do planu, postaraj się przy tych działaniach wypisać sobie to, co ci przychodzi na myśl, tak? Czyli jakie ja sobie stawiałam cele, tak? Po co ja chciałam zrealizować to konkretne działanie? Co mi tutaj przyświecało, tak? Jaka była w ogóle potrzeba szkoły w tym zakresie, że ja tam sobie wymyśliłam jakiś projekt, tak? Być może coś się pojawiło po drodze, bo też pamiętajcie, że w planie nie wszystko uda się nam ująć, tak? Nie wszystko mogliśmy przewidzieć. Nikt z nas nie przewidział takiej sytuacji, która dzieje się dzisiaj. Nikt z nas nie przewidział, że na przykład Suleska wymyśli jakieś szkolenie z edukacji matematycznej, tak? I będę w tym uczestniczyć, tak? Więc wszystko to, co się pojawiło, wszystkie te dodatkowe działania oczywiście też uwzględniamy w sprawozdaniu, tak? Natomiast generalnie chodzi o to, żeby rozliczyć się z planu i dodatkowo oczywiście wpisujemy te działania, które nie były ujęte w planie, a które się pojawiły, bo na przykład ktoś zaczął realizować ciekawy projekt i zaprosił Ciebie z Twoją klasą do udziału, tak? Więc Ty to wykorzystałaś, Matko Boska, 1300 osób na sali. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. Jest mi niezmiernie miło. Czyli pokrótce podsumowując, stopień realizacji założeń mojego planu, rozliczam się z planu, uwzględniam potrzeby szkoły, pamiętam, że muszę się też odnieść do tych wewnątrzszkolnych dokumentów, więc jeśli były projekty, programy, innowacje, wyniki sprawdzianów, wyniki testów, wszystko to uwzględniam, wszystko to pięknie opisuję. Pamiętam o współpracy z opiekunem stażu. Pamiętajcie, że opiekun stażu nie robi Wam żadnej łaski, jeśli udzieli Wam wsparcia i pomocy, bo to zadanie jest zapisane na poziomie rozporządzenia. Więc jeśli podjął się tego zadania, no to powinien się z tego wywiązać. I naprawdę nie robi tutaj nikt nikomu żadnej łaski, że pomoże mi pisać sprawozdanie albo że przejrzy to sprawozdanie. Opiekun ma napisać projekt oceny dorobku. I też musi ten dokument przygotować zgodnie z nowymi wytycznymi, tak? Więc też, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby to stworzyło jakąś jedną całość, powinien to Twoje sprawozdanie przejrzeć, powinien tam nanieść korekty, nanieść uwagi, pomóc Ci przy tworzeniu tego dokumentu. No i oczywiście ocena tych moich działań, czyli te efekty, tak, są tutaj bardzo ważne i musimy je rozpisać, ponieważ są one zapisane na poziomie rozporządzenia. Także tu nie robimy nikomu łaski, że wypiszemy efekty dla nauczyciela i dla szkoły, bo tak stanowi rozporządzenie. I pamiętajcie o tym, że Wasze sprawozdanie wędruje z Wami przed oblicze szanownej komisji. I tam przed tym obliczem komisji, począwszy od tego kontraktowego, który chce być mianowanym i potem ten mianowany, który chce być dyplomowanym, mamy tam ekspertów i mamy tam przedstawicieli kuratorium, więc warto jest ten dokument napisać bardzo poprawnie, żeby potem tam tym licem czerwonym przed tą komisją nie świecić. I przypominam Wam również, że na stronie sklep.anetaszostak.pl macie do dyspozycji nasze przykładowe sprawozdania, które opracowaliśmy dla każdej z grup. Co znaczy przykładowe? Są to sprawozdania wzorcowe, z których można się wzorować. Są one napisane w taki sposób, że układają Wam te grupy działań. Mamy tam też rozpisane poszczególne efekty działań, efekty dla nauczyciela, efekty dla szkoły. Więc jeśli ktoś się boi, jeśli ktoś nie potrafi, jeśli ktoś nie umie, potrzebuje wsparcia i pomocy, to pamiętajcie o tym, że możecie z takich materiałów skorzystać. Już do Was wracam. Już do Was wracam, moi drodzy. Napiję się łyczka z awansowianki. Kubek filiżanka, też dostępny na stronie sklep.anetaszostak.pl. Dobrze, kochani, zerknę teraz do Waszych pytań. Na pewno na wszystkie nie odpowiem, bo jest ich bardzo, bardzo dużo.
Jeżeli czegoś nie spełniłam, tak? Kochani, może się tak zdarzyć. Zobaczcie, w sytuacji, w której jesteśmy w chwili obecnej, od marca realizujemy działania zdalne. Na marzec, kwiecień, maj mieliście zaplanowane pewne działania, których nie zrealizujecie w całości, tak? Bo szereg działań, które były zaplanowane na ten ostatni czas, nie jesteśmy w stanie ich zrealizować. Ja kilka odcinków wcześniej pokazywałam Wam różne sposoby realizacji pewnych działań w sposób zdalny, natomiast na pewno nie da się zrealizować wszystkiego, bo jeśli ktoś zaplanował wycieczkę, no to trudno jest zrobić wycieczkę wirtualną, tak? Owszem, można, bo są takie możliwości, natomiast to nie będzie to samo, tak? Jeśli ktoś zaplanował jakieś działanie we współpracy z Domem Kultury czy z jakąś instytucją, tak? No to też będzie tutaj ciężko. I wtedy w związku z wystąpieniem pandemii, no po prostu zapisujecie, tak? Że tych działań nie udało Wam się zrealizować. Ktoś w trakcie trwania stażu, zaplanowaliście jakieś działanie, a ktoś się rozmyślił, ktoś odmówił współpracy z Wami, ktoś zmienił zakres swojej działalności i nie był zainteresowany, tak? Jakaś szkoła gdzieś tam odmówiła Wam współpracy, jakiś projekt się rozsypał, takie sytuacje się zdarzają, tak? Oczywiście mówimy tutaj o pojedynczych sytuacjach, pojedynczych działaniach, więc jeśli tak się zdarzy, no to nie bój się o tym po prostu napisać w sprawozdaniu, że tego działania nie zrealizowałaś z racji tego, że no nie było jak, nie było z kim, albo że coś tam się takiego właśnie zadziało, tak? Teraz w sytuacji, w której jesteśmy, mieliście na przykład zajęcia otwarte, mieliście jakieś spotkania dla rodziców, no mamy teraz dzień matki, tak? No nie mamy możliwości stworzenia tego spotkania z mamami, tak? Ale być może uda się Wam zrobić takie spotkanie online i też będzie można sobie to wtedy wpisać do Waszych sprawozdań. Także szukamy zastępników, tak? Zobaczcie, teraz w tej sytuacji, w której jesteście, możecie dokonać wielu działań właśnie w tej sferze funkcjonowania, online, przepraszam, bo ktoś mi się tutaj dobija. I po prostu trzeba tę sytuację wykorzystać. Nie zrealizowałam czegoś, ale zrealizowałam coś innego. Uczestniczyłam w ciekawych webinarach, nabyłam umiejętności obsługi właśnie Zooma, nauczyłam się pracować na OBS Studio, wiem jak tworzyć filmy i zamieszczać na YouTube'a i udostępniać je tylko i wyłącznie w wybranej grupie osób, moim uczniom, tak? I znowu, nie zrealizowałam tego, ale zrealizowałam to. Także tu musicie po prostu w chwili obecnej szukać takich zastępników, tak? Szukać takich sytuacji, które będziecie mogli wpisać jako inne działania, a tych, których nie zrealizowaliście z takich, a nie innych powodów. Zdalnie nie bardzo się da spotkać z mamami. No jeśli miałaś grant i nie został zrealizowany, no to nie jest to, Monika, twoja niechęć, tak, do pracy w ramach tego grantu i realizacji. Jeśli się uda przenieść, tak, jeśli się uda przenieść, a na poziomie sprawozdania wykaż się tylko tym, że zdobyłaś taki grant, tak, że rozpisałaś, że wykorzystałaś swoją wiedzę i umiejętności, żeby taki grant pozyskać, natomiast spróbuj przełożyć to na dalszy czas, tak? Natomiast na poziomie sprawozdania wykaż te działania, których się podjęłaś. No żeby ten grant zdobyć, to musiałaś opracować pewnie jakiś wniosek, musiałaś zaplanować pewnie jakieś działania, być może byłaś koordynatorem tych wszystkich działań, więc nie do końca nie zrealizowałaś, natomiast opisz tylko to, co udało Ci się zrobić. Ewaluacja to też obserwacja, a jej dokonujemy na bieżąco. W odniesieniu do Elżbiety, nie wiem o co chodzi. Ja muszę zdalnie ewaluować innowacje z 5-latkami. Tak, opiekun stażu już nowe wymagania. Opiekun stażu, już Wam przeczytam, jaki jest zapis mówiący o opiekunach.
Opiekun stażu w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku, tak, zawodowego nauczyciela za okres stażu ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego, tak? Realizację wymagań, już tych nowych wymagań, czyli tu już się musimy odnieść do nowych wymagań. Dobrze, kochani, tak jak mówię, jeśli macie wielką ochotę, co z przypadkami udyplomowanych? Kochani, jeśli macie wielką ochotę, to zapraszam Was jeszcze do naszego wyzwania. Wyzwanie rusza w środę, ten challenge dwutygodniowy i tam naprawdę już nie będzie tak miło, nie będzie tak przyjemnie. Będę się do Was uśmiechać, ale będę od Was dużo wymagać, dam Wam dużo narzędzi, pokażę Wam wiele, wiele Was jeszcze dodatkowo nauczę, natomiast cały wysiłek będzie po Waszej stronie. Będą moduły, będzie rozliczanie, zaplanowanych jest 7 spotkań na żywo, będą moje krótkie wejścia, żeby Was rozliczyć, żeby Was zmotywować, żeby Was trochę kopnąć w pewną część ciała, zaraz się oplułam. I już nie będzie tak na wesoło. Natomiast jeśli ktoś jest gotowy na taką pracę, to serdecznie jeszcze zapraszam, jeszcze są wolne miejsca. Jeśli ktoś nie może się zmotywować, to też serdecznie zapraszam właśnie w zasoby tego wyzwania. Przypominam również, że jeszcze możecie się zapisać na 2 szkolenia. Pierwsze szkolenie to szkolenie takie podsumowujące, takie bardzo duże, obszerne szkolenie dotyczące awansu zawodowego. Zamykamy się na co najmniej 4 godziny, tak? 4 godziny mojego gadania. I tam jeszcze raz wszystko Wam układam po kolei, jeszcze raz wszystko opisuję, omawiam. Więc jeśli jesteś w trakcie trwania stażu, jeśli jesteś opiekunem, jeśli masz jeszcze wątpliwości, to wykorzystujcie kupon rabatowy 20, dziękuję, jeszcze działa. I po prostu wskakujcie na to spotkanie. I to spotkanie odbywa się w najbliższy piątek, 15 maja. Kolejny piątek, 22 maja bodajże, z tego co pamiętam, jest jeszcze ostatnie szkolenie z rozwijania i doskonalenia umiejętności matematycznych w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, więc też możecie wskoczyć jeszcze na to spotkanie, też możecie tutaj zapisując się wykorzystać ten kupon rabatowy i pamiętajcie, że edukacja matematyczna jest w tym roku wpisana w priorytety ministerialne, tak, więc jeśli chcesz się wykazać tym, że wiesz, że takie są właśnie priorytety ministerialne i w związku z tym wskoczyłaś i wykorzystałaś taką możliwość, to też będzie działało na plus dla Waszego awansu. Cały czas dostępne są nasze wzorcowe sprawozdania. Nie są to sprawozdania napisane dla konkretnej grupy osób. Są to sprawozdania, które napisane są w taki sposób, żeby mogły pomóc Wam usystematyzować i powkładać Wasze działania, tak? W to, co tam żeśmy zaszkieletowali Wam, tak? Do tego macie dziesiątki efektów, tak jak to jedna z Was kiedyś napisała, Pani Aneto, ja bym nigdy sama tylu efektów nie wymyśliła. Nasze sprawozdania są bardzo pozytywnie przez Was oceniane, są też bardzo pozytywnie oceniane przez dyrektorów, to znaczy te Wasze sprawozdania, które napiszecie na bazie tego naszego wzorcowego, czy też przez członków komisji, bo takie informacje do nas docierały, dzieliliście się nimi w zeszłym roku, także kto chce skorzystać, to wykorzystujcie. Teraz działa ten kupon rabatowy, więc 20, dziękuję, to jest kupon rabatowy, strona sklep anetaszostak.pl. Kto chce przybliżyć sobie jeszcze temat taki od strony technicznej, jak napisać sprawozdanie, wskakujcie na stronę anetaszostak.pl. Tam są 2 artykuły, które napisałam dotyczące właśnie pisania sprawozdań, więc może jeszcze to Wam jakoś rozjaśni, tak? Jeśli nie chcecie korzystać z materiałów płatnych, czyli macie tam 2 artykuły bezpłatne, które możecie sobie przeczytać. Na stronie anetaszostak.pl przygotowałam też zakładkę akty prawne, to dla tych osób, które są z nami po raz pierwszy. W
Wchodzicie na stronę Aneta Szostak, zakładka akty prawne i tam macie podlinkowane wszystkie akty prawne, które z mojego punktu widzenia mogą być Wam potrzebne do przybliżenia sobie tych zapisów i do tej umiejętności korzystania z aktów prawnych, tak? Bo tu o umiejętność chodzi. Klaudia pisze sprawozdanie, rewelacja. A ja czekam pół roku. Nie wiem na co. Jak odświeżyć sprawozdanie? Jeszcze raz powtarzam. Na naszym fanpage'u, czyli tu, gdzie teraz jesteście, wchodzicie w zakładkę filmy, albo tu z boku, albo z telefonu tu na górze. I jest taki film z takim, jako zapowiedź, tam macie obrazek z takim dużym pomarańczowym, tym naszym miodowym pomarańczowym, tak, z tym naszym kolorem firmowym. I tam jest napis uwaga i ten krótki filmik trzeba obejrzeć, ponieważ ja tam Wam bardzo szczegółowo pokazuję, jak wejść w zasoby swojego kursu, jak wejść w zasoby webinaru, jak wygenerować sobie zaświadczenie z webinaru, jak pobrać sobie odświeżone, odliftingowane sprawozdanie z edukacją zdalną. Wracamy do przypadków. Kochani, przyszli dyplomowani, którzy jeszcze zostali na pokładzie. Nie ma. Jak napisać ten kupon? 20, dziękuję. Jak kupujesz, jak dokonujesz zakupów, to tam jest miejsce na kupon rabatowy i tam wpisujesz 20, dziękuję i zatwierdzasz swój zakup. I wtedy to, co kupiłaś, będzie zrabatowane o ten kupon o 20%. Kochani dyplomowani przyszli, nie ma przypadków. Nie ma przypadków. Jeśli na poziomie sprawozdania, jeśli na poziomie swojego planu zrobiłaś kopiuj i wklej od koleżanki i tam macie napisane, że będziecie realizować opiszecie dwa przypadki, chociaż w starym rozporządzeniu, które mam tu przed sobą, zapis był taki oto, że umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych. Skoro jest napisane problemów, czyli co najmniej dwa i Wy macie te dwa przypadki. Jeśli na poziomie planu masz napisane, że te dwa przypadki jakieś tam sobie opiszesz, zdiagnozujesz, no to teraz na poziomie sprawozdania trzeba się z tego rozliczyć, tak? Czyli na poziomie sprawozdania piszesz o tym, że w trakcie trwania stażu nabyłam umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania wielu problemów, natomiast na dwa problemy w związku z miejscem, w którym pracujesz, albo w związku z grupą dzieci, z którą pracujesz, albo w związku z licznymi powtarzającymi się właśnie w tym działaniu problemami, zwróciłaś uwagę na przykład na wagary, tak, czy na przykład na szczególnie na problem dotyczący, nie wiem, jakiejś tam pracy z konkretną grupą dzieci, tak? I tam krótko na poziomie sprawozdania wtedy piszesz, tak, na poziomie sprawozdania wtedy krótko próbujesz to opisać, tak? Natomiast nie ma już doteczki przygotowywania tych przypadków, tak? Czyli jeśli mam te przypadki na poziomie planu, to na poziomie sprawozdania krótko się z tego rozliczam, tak? Że w trakcie trwania stażu nabywałam tej umiejętności rozpoznawania, rozwiązywania licznych problemów, bo przecież napotykamy na liczne problemy w naszej pracy, natomiast na dwie grupy problemów zwróciłam szczególną uwagę. Było to, 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 to i to, i to, to, to i to. I w trakcie tego nabywania tych umiejętności rozpoznawania, pomagania tym dzieciom, czy wspierania tych rodziców, uzyskałam takie efekty. Hej! Jezu drogi, jak ja dzisiaj dużo gadam. Naprawdę warto zakupić sprawozdanie, rewelacyjna pomoc. Dziękuję. Gdzie wpisujemy opiekę nad studentami? No w jedno z działań. No nie wiem, gdzie tam miałeś zaplanowaną opiekę nad studentami. Jak studenci są nauczycielami, to mogę w dzielenie się wiedzą, tak? Jak studenci nie są nauczycielami, tylko są studentami, to jako opiekun praktyk, jeśli jesteś przyszłym dyplomowanym, to masz tam tego opiekuna praktyk, tak? Jak jesteś przyszłym mianowanym, po staremu, no to możesz sobie to wpisać gdzie? Już patrzymy.
umiejętność organizacji doskonalenia swojego warsztatu pracy, tak? Bo poprzez tą opiekę nad studentem doskonaliłam swój warsztat pracy, bo pokazywałam, bo udostępniałam, bo wspólnie z tym praktykantem tworzyłam pomoce dydaktyczne, tak? Także możemy to na przykład wpisać tu. A jeśli jesteś przyszłym dyplomowanym, no to tam masz ten punkt dotyczący opieki nad praktykantami, tak? Co tam jest wszystko złe? Paulina, co tam jest wszystko złe? No i teraz się zaczyna. Gdzie wpisujemy działania z WDN-u? Dziewczyny, no ja nie umiem w ten sposób odpowiadać. To nie jest nie do przeskoczenia. Bibliotekarz namianowanego. Rozumiem, że zajęcia otwarte należy zgłosić dyrekcji. No wszystkie zajęcia otwarte powinny być zgłaszane na początku roku szkolnego, tak? Ewentualnie, jeśli jest taka potrzeba i gdzieś tam pojawiła się w drugim semestrze, no to znów należy to zgłosić. Kochani, zajęcia otwarte dla nauczycieli rządzą się pewnymi prawami, tak? Na tych zajęciach ma być ta obecność tego doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta, a w przypadku dyplomowanych też przedstawiciela kuratorium. Więc żeby taka sytuacja mogła mieć miejsce, no to ten dyrektor musi wiedzieć, że wy macie te zajęcia zaplanowane na kwiecień 2021, tak? I wtedy ten dyrektor sobie to też wpisuje w swój plan nadzoru i to dyrektor zapłasza doradcę metodycznego, to dyrektor wysyła informacje do kuratorium, tak? Żeby móc jakby dopełnić tych formalności. To nie może być tak, że my sobie wskakujemy z dnia na dzień, przychodzimy dzisiaj do pracy, podchodzimy do dyrektora i mówimy, słuchaj dyrektor, jutro zajęcia otwarte, hej. Bo dyrektor musi to zorganizować, no za pracę szkoły odpowiada dyrektor. My nie możemy wchodzić w jego kompetencje i my musimy też jakby z pełnym poszanowaniem pewnych zasad pracy szkoły do tego wszystkiego podchodzić. Więc jeśli zajęcia otwarte, no to minimum z półrocznym wyprzedzeniem już tam sobie zaplanowałam, zgłosiłam temu dyrektorowi, on sobie to wpisał w nadzór, tak, swoje działania w ramach nadzoru pedagogicznego i on wtedy wie, że musi podjąć dodatkowe działania. To nie może być tak, wiecie, ad hoc. A opis i analizy dla dyplomowanych. Dziękuję i dokupić sprawozdanie. Hej. Co mam odpowiedzieć o opisach i analizach na dyplomowanie? No tam już trzeba szczegółowo. Tam musi być opis i tam musi być dokonana analiza tych działań. Czyli tam musimy pokazać, że coś zrobiliśmy, szczegółowo opisać, co zrobiliśmy, z kim zrobiliśmy, jak zrobiliśmy. Tam wykazujemy też te efekty i tam też jakby pokazujemy, w jaki sposób dokonaliśmy ewaluacji tego, tak? W jaki sposób sprawdziliśmy, w jaki sposób wiemy, że to, co zrobiliśmy, zrobiliśmy dobrze. Jest ustna autoprezentacja, tak? Nauczyciel prezentuje dorobek. Dzisiaj mówimy o sprawozdaniach, o tym, co będzie dalej. Za chwilę będziemy mówić przy kolejnych spotkaniach. No nie da się w jednym spotkaniu uwzględnić wszystkiego, tak? Ja już półtorej godziny mówię i za chwilę po prostu padnę. Kochani, dzisiaj skupiamy się jeszcze na sprawozdaniach. Natomiast już za chwilę będziemy mówić o tym wszystkim, co ważne w spotkaniu z komisją, o tym wszystkim, jak przygotować się właśnie do tej prezentacji, tak? Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy prezentuje dorobek, nauczyciel dyplomowany omawia jedno wymaganie przed członkami komisji. Wszyscy nauczyciele odpowiadają na pytania członków komisji i wszyscy nauczyciele rozwiązują problem, tak? Komisja rzuca jakieś zadanie problemowe i trzeba się wykazać, właśnie tu trzeba się wykazać znajomością swojej dokumentacji szkolnej, procedur, regulaminów i przełożeniem tego na przepisy prawa oświatowego, tak? Czyli jak to funkcjonuje w waszych placówkach, ale w odniesieniu do przepisów prawa, tak? Czyli na przykład jeśli opisujesz wycieczki, bo jesteś fanką, organizowałaś kilka wycieczek w różne miejsca, te dzieci zabierałaś, no to może być pytanie dotyczące właśnie tej organizacji wycieczki, albo może być pytanie, w jaki sposób się zachowasz, kiedy uczeń, wychowanek
w trakcie takiej wycieczki złamał rękę, tak? I jak zabezpieczysz, co robisz i jak postępujesz. Jest, Basiu, tak, tu się nic nie zmienia. Tak, sprawozdanie oddajemy jedno, kochani. Dyrektor otrzymuje sprawozdanie. Jeśli miałaś staż w dwóch albo w trzech placówkach, to temu dyrektorowi, u którego kończysz staż, oddajesz jedno sprawozdanie, otrzymujesz jedną ocenę dorobku. Tu nie ma kilku sprawozdań. Jeśli pisałaś sprawozdania cząstkowe, to super. I teraz zrób z nich jedno duże i to jedno duże sprawozdanie oddajesz dyrektorowi. On to sprawozdanie czyta. On na tej podstawie, przepraszam, dokonuje właśnie tej oceny tego stopnia realizacji, tak, tego twojego planu w przełożeniu na to sprawozdanie i to jedno duże sprawozdanie idzie z tobą przed oblicze komisji. Możemy mieć wycieczki, jeśli są różne wycieczki i co innego chcecie jakby opisać, na co innego chcecie zwrócić uwagę, to oczywiście możecie te wycieczki opisać w trzech różnych miejscach, tak? Natomiast nie można jednej wycieczki opisać w kilku miejscach w sprawozdaniu. O to chodzi. Jeżeli mamy kilka imprez, to możemy te imprezy włożyć w różne miejsca, w zależności od tego, jaki cel zrealizowaliśmy, tak? Natomiast jedną imprezą nie możemy oblecieć całego sprawozdania. Także o tym pamiętajcie. Jeśli zmieniam szkołę w trakcie trwania awansu, to nic mnie nie zwalnia od efektów, tak? Godziny zaplanowaliśmy, większość chce, żeby było wieczorkiem. Czyli 19:20 będą live'y, nie musicie być na live'ach, macie to potem obejrzeć i odhaczyć moduł jako zaliczony. Jaką datę powinnam mieć na ocenie cząstkowej dyrektora? Przykładowe zadanie problemowe, no to mówiłam, organizujesz wycieczki. Jesteś na przykład pracownikiem, pracujesz w świetlicy szkolnej. Jak pani postąpi, jeśli po dziecko przyjdzie pijany rodzic? Jesteś nauczycielem przedmiotu. Jak wygląda procedura w przypadku, kiedy dziecku grozi ocena niedostateczna z pani przedmiotu? Takie są zadania problemowe. Dobrze, kochani, powolutku kończymy, zbliżamy się powolutku do końca naszego spotkania. Tak jak mówię, bardzo serdecznie zapraszam Was na stronę anetaszostak.pl. Tam macie też napisany artykuł dotyczący tej edukacji zdalnej. Tu w zakładce filmy macie też bodajże dwa filmy, które mówią o edukacji zdalnej. Przejrzyjcie sobie. Na stronie sklepu liczne pomoce, dużo wsparcia. Mamy jeszcze przed sobą dwa webinary, na które Was bardzo serdecznie zapraszam. Najbliższe dwa spotkania w ten i w kolejny czwartek. Także też wskakujcie, zapisujcie się, kto jeszcze się nie zapisał. Szereg działań, które dla Was organizujemy, zupełnie nieodpłatnie. Udział w webinarach jest nieodpłatny, można się zapisać. Pamiętajmy tylko, że jest tylko 500 miejsc, 500 krzesełek. Natomiast wszystkie osoby, które się zapisują na nasze webinary, otrzymują na wskazany adres mailowy powtórkę tego spotkania. Także nawet jeśli się nie dostaniesz, to się nie denerwuj, bo otrzymasz powtórkę. Bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszam, zachęcam do współpracy z nami. Wskakujcie do naszych grup, nauczyciel w awansie, awans na nauczyciela dyplomowanego. Jest tych grup kilka, bardzo serdecznie do nich zapraszamy, zachęcamy Was do udziału. Grupy też znajdziecie tutaj w zakładce, w zakładkach, jak jesteście na naszym fanpage'u. Poszukajcie sobie naszych grup i wskakujcie do tych grup, tak? Możecie też wskoczyć do grupy dla awansowianek, trzeba kupić tylko awansownik. Mamy piękne planery, które też możecie sobie zakupić i być może chcielibyście w nich planować swoją pracę. Mamy piękne planery suchościeralne,
które można zakupić dla siebie, bądź też dla swoich dzieci i też wspólnie planować i splanować na nich miesięczną pracę. Także no wiele, wiele ciekawych pomocy, wiele, wiele ciekawych książek w zakładce książki, piękne maseczki, gdybyście chcieli, też mamy. Także teraz widzicie, jak przekupka na targu. Chodźcie, chodźcie, mam coś dla was. Mam maseczki, mam książeczki, mam pomoce dydaktyczne. Korzystajcie, kochani, z tego, co dla was przygotowujemy, bo to jest dla was, to jest dla was. Książki, które wybieram do naszej biblioteki, wybieram pod wasze potrzeby. Bardzo dużo książek dotyczących pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, bardzo dużo książek dotyczących pracy z uczniem z autyzmem, bardzo dużo książek, które pomagają wam tworzyć narzędzia diagnostyczne. O tych narzędziach też wielokrotnie mówiłam. Nie bójmy się z nich korzystać. Nie bójmy tworzyć sobie całej baterii takich narzędzi dostępnych w waszej placówce na potrzeby pracy właśnie z takim uczniem. Także wykorzystujcie to wszystko, co dla was przygotowuję, bo robię to dla was. I słuchajcie, jeśli chcecie zadać konkretne pytanie dotyczące jakiegoś konkretnego działania, to napiszcie mianowany, gdzie umieścić to i to, dyplomowany, gdzie umieścić to i to, bo ciężko jest odpowiedzieć na pytania, gdzie mam umieścić opiekę nad studentami, albo gdzie mam umieścić działania wychowawcze, bo po pierwsze nie wiem, jaki stopień awansu realizujecie, także jeśli chcecie takiego wsparcia, to jeszcze raz zadajcie to pytanie, a my z Marylą na pewno spróbujemy wam na te wasze pytania odpowiedzieć, tak? Natomiast ciężko jest odpowiadać na poszczególne pytania, jeśli nie wiemy, jaką grupę reprezentujecie, tak? Także jeśli ktoś jest z nami po raz pierwszy, zachęcam do naszych spotkań i zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 19 na te zupełnie bezpłatne spotkania. Zachęcam do zapisywania się na nasze webinary, też zupełnie bezpłatne. Zachęcam do korzystania z tego wszystkiego, co powstało tu w zakładce filmy. Jeśli nie potraficie się tu odnaleźć, to poszukajcie mnie na YouTube. Na YouTube mamy kanał Aneta Szostak i tam też macie wszystkie filmy pięknie opisane, pięknie przygotowane graficznie przez naszą Oliwkę i można je sobie tam na spokojnie otwierać, przesłuchiwać. Macie filmy, w których omawiam poszczególne rozporządzenia. Można sobie otworzyć wieczorkiem, włożyć słuchaweczki i na spokojnie przed snem posłuchać, jak wam Sulewska o rozporządzeniach prawi. Także zachęcam serdecznie, korzystajcie z tych wszystkich materiałów, które są przygotowane zupełnie bezpłatnie dla was. Korzystajcie z tego, udostępniajcie, dzielcie się tą wiedzą. Zapraszamy do naszych grup, zapraszamy do naszych stoisk w naszym sklepie. Po prostu korzystajcie z tego wszystkiego, co jest przygotowane dla nas, dla was i uczcie się też odnajdywać w tych naszych zasobach. Bądźcie troszkę bardziej odważne przy tych zakupach. Przy każdych zakupach macie pobierz przewodnik. Oliwka przygotowała dla was przewodnik, jak się poruszać po naszej stronie. Krok po kroku, jak kupiłaś webinar i chcesz wygenerować certyfikat, pobierz przewodnik, tam krok po kroku jest pokazane, jak korzystać z naszych materiałów. Także też korzystajcie z tego, proszę was, korzystajcie z tego. Pozdrawiam serdecznie, ściskam cieplutko. Cieszę się, że ponad 580 osób wytrzymało ze mną do końca. Cieszę się, że w dniu dzisiejszym pobiliśmy kolejny rekord i na naszym spotkaniu było 1300 osób. Ponad 1300 osób. Także bardzo, bardzo się z tego cieszę. Bardzo dziękuję za wszystkie udostępnienia. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze. Bardzo dziękuję za waszą aktywność. Zapraszam do naszego domu w sieci anetaszostak.pl, sklep anetaszostak.pl i na fanpage Kapelusza z kwiatami, gdzie macie liczne grupy dla nauczycieli, do których można sobie wskoczyć, zapisać się i pouczestniczyć. Pozdrawiam serdecznie, ściskam cieplutko, trzymajcie się ciepło. Spotykamy się kiedy? W środę na wyzwaniu, w czwartek na webinarze, a może jutro do was wskoczę na chwilę. Pozdrawiam.